Cześć, witajcie na kanale 365 dni o piłce. Dzisiaj porozmawiamy o Pucharze Niemiec. Fortuna Düsseldorf Dawida Kownackiego niestety odpada po konkursie jedenastek zwycięzcą Nuremberg, który awansował do ćwierćfinału. Na wstępie bardzo wszystkich serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału. Zbieram 3000 subskrypcji, liczę na to, że uda mi się wbić w jak najkrótszym czasie. Jednocześnie zachęcam też do wszystkich łapek w górze pod filmem. Przejdźmy do spotkania. Kownacki zaliczył 90 minut, zszedł dość pechowo, bo przed bramką wyrównującą dla Nuremberg Polak otworzył wynik meczu. Jego główka była najlepszym sposobem na otwarcie wyniku tego meczu. Wydaje mi się, że Polak był aktywny, to też było widać w jego pracy w obronie, kiedy wracał, kiedy był tak naprawdę pierwszym obrońcą, uczestniczył w akcjach, właściwie też ta bramka jedyna w jego wykonaniu w tym spotkaniu, no on był inicjatorem tej akcji, zagrał piłkę na lewą stronę, cały czas był w ruchu i wykorzystał świetne dogranie w pole karne i strzał głową umieścił perfekcyjnie. Licząc dwa ostatnie mecze, czyli spotkanie ligowe z Magdeburgiem, wygrane notabene przez Fortunę 3-2, napastnik ma 3 trafienia w 2 meczach, więc to jest naprawdę potężny i mocny sygnał do Fernando Santosa, by na niego zwrócił uwagę, i wydaje mi się, że też dobra dyspozycja Kownasia po prostu, bo widać było, że ten chłopak emanuje energią, no otwiera dyskusję do tego pod tytułem co z drugim napastnikiem, bo wydaje mi się, że Krzysztof Piątek po prostu nie ma dobrego czasu, kontuzjowany jest Arkadiusz Milik, Karol Świderski natomiast zacznie ligowe granie w okolicach 25-6 lutego, także najpewniej zaliczy 3, może 4 mecze przed zgrupowaniem, więc wydaje mi się, że kandydatura Kownackiego jest jak najbardziej uzasadniona. 10 bramek, 7 asyst, to jest bilans napastnika w rundzie jesiennej we wszystkich rozgrywkach, bo Polak strzela w drugiej Bundeslidze i w Pucharze Niemiec. No dzisiaj po tej porażce już że strzelać nie będzie, bo pechowo Fortuna przegrywa, nie wykorzystując jednej jedenastki, natomiast wydaje mi się, że Polak, który był łączony z kilkoma klubami zagranicznymi, mówiło się o poważnej ofercie z Danii. Był też na tapecie klub z Premier League, ostatecznie Kownacki zostaje w Fortunie do końca sezonu, ma ważny kontrakt do czerwca i właśnie po sezonie będzie rozglądał się za nowym pracodawcą, najprawdopodobniej którymś z klubów Bundesligi. Wydaje mi się, że jak najbardziej ta kandydatura się broni, bo naprawdę jego spotkania są po prostu niezłe. Wydaje mi się, że poza dobrą formą strzelecką ma też wpływ na zespół. To widać po meczach Fortuny, kiedy właśnie Kownacki wybiega. Wszystkie piłki są grane na niego, koledzy też go szukają, no i ma ten chłopak coś w sobie. W dwóch sytuacjach mógł się zachować lepiej. Wydaje mi się, że w drugiej połowie, kiedy piłka go znalazła, po prostu nie popisał się wykończeniem. Raz źle zamknął akcję i piłka po jego strzale, pewnie też nie spodziewał się, że futbolówka do niego dojdzie, trafiła w boczną siatkę. Drugi raz nie wykorzystał sytuację sam na sam i po prostu lepiej zachował się bramkarz. Dzięki, to tyle ode mnie z tego spotkania Dawida Kownackiego, seria Polacy za granicą. Serdecznie wszystkich zachęcam raz jeszcze do subskrypcji, do pozostawienia kciuka w górze i do zobaczenia w kolejnych materiałach.